lat cieszą się sławą doskonałych bioindykatorów. Znajomość gatunków porostów wykorzystywana jest do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu czy fluorowodorem. Porosty są organizmami kumulującymi metale ciężkie i pierwiastki radioaktywne, radionuklidy, co wynika z faktu, że nie posiadają szparek ani kutikuli, warstwy woskowatego nalotu, przez co nie są w stanie regulować wymiany gazowej. To z kolei sprawia, że nie mogą usuwać pobranych, głównie w postaci roztworów, substancji szkodliwych, co powoduje kumulację i wzrost stężeń tych substancji w plechach. Największy walor do oceny stopnia zanieczyszczenia mają porosty nadrzewne, tak zwane epifity. Natomiast gatunki rosnące na pozostałych podłożach wykorzystywane są zwykle jako materiał pomocniczy. W celu oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza wprowadzono 7 lub w wersji uproszczonej 3 strefy. Dla każdej podany jest charakterystyczny zestaw porostów epifitycznych z ustaloną średnią wartością stężenia dwutlenku siarki. Najwcześniej nawet przy niewielkich stężeniach toksyn giną porosty krzaczkowate, głównie brodaczki, mające największą powierzchnię chłonną. Nieco odporniejsze są porosty listkowe, a najodporniejsze skorupiaste. Obecność brodaczek o krzaczkowatym kształcie na korze drzew powinna nas cieszyć, ponieważ mamy wtedy gwarancję, że powietrze jest czyste i możemy oddychać pełną piersią.